Wybierz Pafiporta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl. Z nami Piotr Kasprzak, już po media treningu przed KSW Epic. Piotr, jak się czujesz? Jak w ogóle dzisiejsza ta atmosfera na tobie zrobiła wrażenie? Siemanko wszystkim. No, muszę przyznać, że przyjechaliśmy tutaj. Nic się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie po prostu scenka. Będziemy gdzieś tam ustawieni. Porobimy sobie 2-3 minuty media treningu. A ja tutaj przyjechałem. Jest szatnia. Szatnia obsadzona w maty do zrobienia treningu przed treningiem. Gdzieś jakieś jedzonko. Wszystko zaopiekowani bardzo normalnie. Czuję się dzisiaj, jakbym walczył troszeczkę. Nie ten stresik, ale naprawdę no świetnie, świetnie. Czyli taki przedsmak prawdziwego epickiego KSW przed tobą. Tak, to samo powiedziałem gdzieś tam właścicielowi. Właściciel powiedział, że tak trochę miało tak to właśnie wyglądać, żebyśmy to poczuli, jak to będzie. I dokładnie, taki przedsmak przed tym, co będzie za 4 tygodnie. Ogólnie twoje pojedynek i Adama będzie pojedynkiem otwierającym. Tak, to będzie pojedynek otwierający, ale myślę, że naprawdę 3 piątki i zrobimy taką robotę, że kibice od początku będą śledzić całe wderzenie. Ogólnie Piotrek, jak ci się sparuje w tych kimonach? Bo wiadomo, że chyba tak się przygotowujesz teraz do tego pojedynku. Tak, no robię wszystkie zadaniówki, wszystkie sparingi. Gdzieś te tarczuję nawet w kimonie, gdzieś po prostu, żeby się przyzwyczajać, te ciosy, żeby kopnięcia, wszystko, żeby się przyzwyczajało. Naprawdę, powiem szczerze, że troszeczkę odkopałem kimonko. Zaczęliśmy gdzieś to robić i szybko sobie przypomnieliśmy chwyty, gdzieś z tego się wywodzimy tak naprawdę. Dużo robiliśmy no gi, potem bardzo dużo gi, więc jak najbardziej na pozytywnie. Co jest najtrudniejsze po prostu w uprawianiu MMA w kimonie? Czy to kopnięcia są, czy uderzenia? Bo wiadomo, no jeśli chodzi o te chwyty grapplingowe, to mamy większy wachlarz możliwości. Dla mnie osobiście nie przeszkadza mi za bardzo nic na razie. Na razie naprawdę nie mogę się do niczego. Jedyne co, no to fajnie, jakby wszyscy sparring partnerzy mieli kimono, troszeczkę inaczej by się pracowało. Ale to ja nie będę teraz nikomu kazał zakładać. Mam tam 2-3 sparring partnerów, gdzie mają kimono i to jest fajne. I jedyne to tyle mogę się przyczepić, że nie wszyscy mają, nie mamy jakby tego kimona on i ja, ale tak naprawdę nie ma na co narzekać. Jeśli chodzi o twoje przygotowania, w 100% klub Crossfight Radom, czy jednak gdzieś sobie jeździsz? W 100% klub Crossfight Radom, u trenera Leszka Kulika, cały czas pracujemy, rozwijamy się. Jestem mega zadowolony ze swojego rozwoju. Wiem, że jeszcze w walkach tego nie widać i gdzieś można się poprzyczepiać, ale cały czas mocno pracuję, gdzieś pracuję nad tą głową, żeby po prostu wyjść i pokazać, bo te umiejętności naprawdę dużo urosły. Ale jeżeli chodzi o wyjazdy, to też mam gdzieś tam plan pojechać do Łodzi, właśnie gdzieś w poniedziałek wyjechać z Łukaszem Siwcem, się przygotowuję razem gdzieś na sparingi do niego. On też to kimonko musi założyć, pomoże mi, więc to tyle. Kto będzie w narożniku oprócz trenera Leszka Kulika? Na pewno mój główny sparing partner, czyli Alan Wiong, który jest na każdym wydarzeniu ze mną, gdzieś to kimono, on też ma duże umiejętności, duże naprawdę, duże imprezy, które zamykał, pozwalają nam jakby otworzyć się dużo bardziej na kimono, na pewno on, no i zobaczymy, pewnie szwagier, gdzieś tam drugi trener, jeszcze zobaczymy. Piotrek, już niecałe 3 tygodnie praktycznie do gali. Jak zdrowie u ciebie? Czy jakieś mikrourazy się pojawiały podczas tych przygotowań, czy jednak wszystko przebiega tak, jak sobie to zaplanowałeś? Nie, no na razie wszystko przebiega tak, jak to zaplanowaliśmy. W sumie tylko walki nie planowaliśmy, ale jest wyższa kategoria, więc też się nie martwię o tą wagę. Tak, no tak jak mówisz, tak naprawdę bez tego ostatniego tygodnia zostało nam 3 tygodnie, więc wszystko zgodnie z planem. Słuchaj, teraz KSW Epic. Jeśli wygrasz ten pojedynek, zostajesz już na stałe w Federacji KSW, czy jednak będziesz znowu wędrował do Babilona? Zobaczymy. Ja nie chcę wybiegać. Chcę tutaj się skupić na robocie. Mam tu robotę do wykonania. Chcę jak najlepiej się pokazać. Dać naprawdę wspaniałą walkę i wierzę w to mocno, że mi się uda. A co będzie potem? Gdzieś mam nadzieję, że wrócę do tego Babilonu i odbiorę to, co do mnie należy. Jeśli chodzi o twojego przeciwnika Adama Brysza, widziałeś jego media trening, czy nie widziałeś teraz, jak był? No niestety nie miałem okazji zobaczyć. Gdzieś tam siedziałem jeszcze na zapleczu. Dopiero na koniec, jak już Adam dawał wywiad, to gdzieś wyszedłem, więc no nie miałem okazji. To może inne pytanie. Czego będziesz najbardziej się obawiał, jeśli chodzi o ten styl judowski Adama? No na pewno mocna kontrola, mocne rzuty. Gdzieś trzeba się obawiać tego. Bardzo eksplozywny zawodnik i na pewno to jest będzie jego atutem. Walka wieczoru, Mamet Kalidow, Tomasz Adamek. Jak ty to widzisz twoim fachowym okiem zawodnika?
No, moim okiem widzę to tak, że no mam całym serduchem, jestem za Mamedem, wiadomo, że oglądałem go od dzieciaka, tak naprawdę wychowałem się na jego MMA. Teraz miałem też przyjemność go poznać w szatni i spędzić z nim chwilę czasu. Naprawdę świetny, świetny zawodnik, świetny człowiek. No i będę całym serduchem, wiadomo, że Tomasz Adamek, no to wstawało się też na jego walki, to co pokazywał. No ale mam nadzieję, że gdzieś Mamed zaskoczy i trafi Adama i będzie mieć doskonały knockout. Też na to liczę. Słuchaj Piotrek, KSW Epic coś innego. Mamy te walki w kimonach, jest jedna walka na zasadach Pride, są walki w kickboxingu, jest ta walka bokserska. Czy uważasz, że taki format może ożywić ten sport prawdziwy w Polsce? No ja uważam, że jak najbardziej, no bo to jest w ogóle coś dodatkowego, coś czego nie było jeszcze tak naprawdę w Polsce. Mówię tu o tym nowoczesnym teraz MMA. No kurczę, dla mnie jako widza, fana, to by była cała przyjemność, żeby po prostu oglądać taką galę, a w ogóle już jako zawodnik, no to czuję się doskonale, że mogę tu wystąpić. Czyli tworzysz historię, tym bardziej, że będziesz otwierał tą kartę, no to zapiszesz się z głośnymi zgłoskami, jeśli jakbyś wygrał, to już w ogóle twoje notowania windują bardzo do góry. No i na to liczę, tak, no nie będę ukrywał, że dostałem tutaj szansę i zamierzam ją wykorzystać, robię wszystko co w mojej mocy, żeby to zrobić i no na pewno inne, w ogóle jest inne podejście do tej walki niż ostatnio. Trochę zamknięty byłem, teraz naprawdę chcę się otworzyć i dać wielkie show. Mówiłeś, że nieraz tam głowa nie dojeżdżała do pojedynku, czy teraz dołączyłeś do swojego sztabu jakiegoś trenera mentalnego, psychologa? No tak, ja tam zawsze miałem psychologa, teraz trochę mniej pracuję, staram się sam ze sobą, kurczę, otworzyć się po prostu tak jak to było kiedyś, nie skupiać się na rzeczach pobocznych, tylko typowo na swojej drodze. Widać właśnie, ja tam byłem raz na treningu, kiedy właśnie ćwiczyłeś sobie w tym kimonie, to widać troszeczkę, że już jesteś taki sfokusowany, jeśli ćwiczysz, to już nic cię nie rozprasza wokół tego, tylko robisz swoje. Tak, dokładnie, no też trenujemy obok siebie gdzieś, ja widziałem twoje sparingi, ty widziałeś moje gdzieś, no i tak, dokładnie, no chcę po prostu sfokusować się, cały swój czas, całego siebie oddać dla sportu, dlatego dostałem szansę, założyłem kimono, wróciłem gdzieś do korzeni, no i mam nadzieję, że to wszystko pójdzie po mojej myśli. Ogólnie ta walka będzie normalnie zapisana w twój zawodowy rekord. Tak, to jest normalna walka MMA, zakładamy tylko kimonko, mamy chwyty, więc trochę zmieniają się zasady z chwytami w kimonach, mamy po prostu większy ciężar na sobie, ale wszystko zostaje po staremu. Jeśli chodzi o duszenia, możesz zastosować kimono do jakiegoś duszenia, czy to jest nielegalne? Nie wiem, jak to u was teraz będzie w walce, jeśli chodzi o te zasady. Nie, pewnie, że mogę zastosować, po to mamy kołnierze, po to mamy kimonka na sobie, żeby właśnie gdzieś wykorzystywać to. No to ja ci z całego serca życzę, bo szczerze jeszcze w walce MMA, znaczy no kiedyś chyba jak te dawne walki na Pride były, no to tam robili te duszenia, ale jakbyś ty to zastosował tutaj, to taki właśnie powrót do korzeni. Tak, no dokładnie, no gdzieś trenuję, mam też chłopaków, którzy robią na co dzień w kimonach, są naprawdę mocnymi graczami, że tak powiem. Gdzieś wyjeżdżają właśnie czy do Kiel, czy do Warszawy, rozwijają się, pomagają mi też tutaj, przychodzę, czy robię technikę, czy robię z nimi sparingi, więc to jest troszeczkę inna praca, na pewno będzie kilka myków przygotowanych, na pewno Adam będzie miał jakieś swoje myki przygotowane i sprawdzimy się. Ogólnie ty jesteś jako zawodnik MMA bardziej doświadczonym zawodnikiem od Adama, ale to też no, on znowu w tej swojej, w tym swoim judo też bardzo dużo walk stoczył, także mówię, to będzie takie no, starcie, gdzie ciężko wytypować zwycięzcę i to naprawdę no, Bumacherzy chyba się głowią, bo tam widziałem, na was kursy są bardzo wyrównane. Mhm. No i ja tak właśnie, wydaje mi się, że to właśnie tak, tak będzie wyglądało, że jeden będzie chciał przechytrzyć drugiego, gdzieś na pewno ja i on mamy swoje atuty, które możemy wykorzystać. On ma bardzo dużo walk judo, ja mam bardzo dużo walk w samym jiu-jitsu i w jiu-jitsu w kimonie, i w jiu-jitsu bez kimona. W MMA mam trochę większe doświadczenie, wiadomo, ale też właśnie Adam miał dłuższą przerwę. No i zobaczymy. Piotr, ja ci życzę z całego serca zwycięstwa. Chciałbyś kogoś pozdrowić na sam koniec naszego wywiadu? Tak, pozdrawiam wszystkich sponsorów, pozdrawiam wszystkich chłopaków z klubu CrossFight, oczywiście trenera, pozdrawiam swojego szwagra, całą rodzinkę i na pewno zrobimy wielkie show 24 lutego. Zapraszam wszystkich. Także zapraszam na KSW Epic i Piotrkowi życzymy zwycięstwa. Dzięki Piotrek. Dzięki. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Puffy Porta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek. www.puffyportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Puffy Porta.